drugiej części będzie jeszcze 6 osób, a w kolejnej jeszcze 5. Przynajmniej grup. Możemy zaczynać? Możemy, prawda? Okej. Okay. To teraz zapraszam do siebie Wiktorię Pyrdo z Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach. Jest Wiktoria. Na pewno. I jeszcze dwiema przecudownymi osobami. Powiem, że tu jeszcze są skrzypce i pani Izabela. Tak? Dobrze? Dobrze? Dobrze. I tak, w Łazach był realizowany projekt z muzyką Za Pan Brat, zajęcia dla dzieci i młodzieży z gminy Łazy. I tam dzieciaki uczyły się gry na instrumentach, były zajęcia orkiestry kameralnej, warsztatów tanecznych, studia piosenki, czyli generalnie rzecz biorąc się działo. Nie wiem, czy dzisiaj pozwolę powiedzieć coś Wiktorii, bo taki piękny opis mi przysłano, że no muszę go przeczytać. Wiktoria, a ty słuchaj i powiesz mi, czy to prawda. Wiktoria śpiewa od zawsze. Już w kołysce chętnie ćwiczyła wysokie C. W przedszkolu brała udział w licznych akademiach i konkursach, za co otrzymywała gromkie brawa i liczne nagrody. W swojej gminie Łazy jest już znaną wokalistką. Marzy o tym, aby zostać światowej klasy artystką. Ponieważ ma rozliczne talenty, nie zdecydowała się jeszcze, w jakiej dziedzinie sztuki zdobędzie sławę. Doskonale tańczy, śpiewa i jest świetną aktorką. Po autografy zaprasza już dziś, ponieważ w przyszłości zaabsorbowana artystycznymi obowiązkami może nie mieć na nie czasu. Tak? Zgadza się? No to ja już chyba nie muszę nic więcej dodać. No może poza tym, że mamy tutaj gwiazdę na scenie. Z gorąco zapraszam na 3 cudne pastorałki chyba. A jakie tytuły? Suma się nie sprawdza? Na 2, tak? Ja się... A jakie tytuły to będą? Gwiazdki świecą nad stajenką i O mój Jezusicku. Super. No to gromkie brawa, zapraszam. Świeci deka, długa jące, nad stajeką.
6, jeśli chodzi o życzenia świąteczne, więc polecam, karteczki nadal są niewypełnione, zachęcam wszystkich. A teraz zapraszam, o, to jest mój ulubiony chór dziecięcy, bo jest z Rudy Śląskiej, więc bardzo gorąco proszę powitać chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Rudzie Śląskiej. Proszę, numer 7, tak, ukrzyki. Więc powtórzę, Szkoła Podstawowa nr 7 Ruda Śląska. Ja się może przesunę, bo widzę, że chór ma sporą liczbę członków. Dobrze. Ja wiem, miało przyjechać 25 osób, tak, 26, a mamy 18. No cóż, tak to bywa, tak to bywa, tak, to jest ten okres chorobowy. Pani Danuto, ja muszę tutaj niestety panią trochę teraz pomęczyć. Pani Danuta jest taką wspaniałą panią nauczycielką, która opiekuje się chórem. Mam pytanie, jaka jest historia tego chóru, bo one chyba już tak mają, już długo lat, że tak powiem, jest. Działa, o dziękuję. Ja już oddaję mikrofon. No, w związku z reformą oświaty musiałam przejść do innej szkoły i tak jak reforma oświaty, tak i my mamy 13 lat. W chórze śpiewają dzieci od klasy pierwszej do klasy szóstej. Nie robimy naboru. Te, które dzieci chcą, to po prostu przychodzą i śpiewają, a lubią śpiewać. No, dzisiaj nas troszeczkę zdziesiątkowała epidemia, jakaś dziwna. Także jest nas trochę mniej, a zazwyczaj jest nas około 30, 26. Także śpiewamy.